Albo jakoś tak szczególnie pokochał. Czy to jest prawda? Tak, to jest bardzo bliska sercu i nie tylko gmina, bo jestem sąsiadem tej gminy. Bardzo się cieszę, że tutaj te inwestycje tak się rozwijają nie tak dawno. A co prawda 2,5 roku temu byliśmy na tym samym moście. Wtedy pan wójt, pan radny, przewodniczący zastanawiali się, czy będą środki. Teraz się cieszymy, że te środki trafiły na budowę, na realizację tego mostu, ale nie tylko tego mostu, na budowę mieszkań socjalnych, na kolejne kilometry dróg, na budowę, na remonty. To są znaczne środki finansowe i teraz już gmina, można powiedzieć, się martwi, jak to wykorzystać, czyli jak wykorzystać te środki, które zostały przyznane. A tutaj w tym urokliwym miejscu tak naprawdę, bo za nami piękna rzeka Zielawa, śliczna, jednocześnie bardzo atrakcyjna turystycznie i ten most jest niezwykle potrzebny nie tylko mieszkańcom, ale również tym osobom, które będą korzystały z uroków i znakomitej atmosfery, która występuje w tej gminie. Dzięki władzom samorządowym, przewodniczącemu Rady Gminy, panu wójtowi, radnym, bardzo się cieszymy, że ci ludzie aplikowali skutecznie o środki finansowe w ramach Polskiego Ładu. To jest bardzo istotne. To jest polski porządek, który ma realizować te rzeczy, które są najbardziej potrzebne jego mieszkańcom. Widzimy, że jak bardzo jest ten most potrzebny, bo nawet te spore
samochody, które co i raz nas mijają, ale szczególnie ten most jest potrzebny dla rolników. Mamy coraz większy, bardziej ciężki, oczywiście bardziej wydajny sprzęt, ale za tym idzie potrzeba budowy solidnych konstrukcji, które będą służyły wiele dziesiątków lat dla tych mieszkańców, ale dla przyszłych pokoleń również. Które miejsca na terenie gminy pokazujecie i co o nich mówicie, opowiadacie dzisiaj, w tym momencie? Pokazujemy te miejsca, gdzie trwają inwestycje finansowane z Polskiego Ładu. Byliśmy na budowie mieszkań komunalnych, tam powstaje 15 mieszkań. Prace trwają już około pół roku. Umowę mamy podpisaną z terminem wykonania do sierpnia przyszłego roku, z tym, że harmonogram i stan obecnych prac jest taki, który pozwala mieć nadzieję, że będzie to zrobione wcześniej. Teraz jesteśmy na moście w Szeleście. Ten most ma być wykonany do sierpnia przyszłego roku. Kończą się prace projektowe i niedługo wykonawca przystąpi do działania. Będziemy jeszcze na drodze w Korzanówce. To będzie odcinek 4400 metrów, na którym będzie położony nowy asfalt. Dwie warstwy o łącznej grubości 10 cm. W niektórych miejscach bardziej zniszczonych jeszcze dodatkowo nawierzchnia tłuczniowa i remonty przepustów, które są na tym odcinku, a także wyrównanie i ukształtowanie pobocza. Ale pana podpytam o kwoty tych wszystkich prowadzonych na terenie gminy rozkosz działań. Aha. Tak, dzisiaj faktycznie razem z panem wojewodą, razem z panem wójtem i przewodniczącym rady oglądamy miejsca, w których już są prowadzone prace, bądź będą w niedalekiej przyszłości prowadzone prace inwestycyjne. Widzieliśmy już budowę mieszkań komunalnych, których budowa sięga kwoty 4 360 tysięcy. Obecnie jesteśmy na drodze powiatowej Rosoż Dubica Dolna. Tutaj będziemy wykonywać odcinek 4400 metrów nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt tego zadania wynosi 5 370 tysięcy. Natomiast jeszcze... I to jest podzielone na powiat również, bielski? Tak, tutaj ta inwestycja jest realizowana wspólnie z powiatem bialskim. Wkład własny do projektu jest podzielony na połowę pomiędzy powiat bialski i gminę Rosoż. I jeżeli chodzi o most, byliśmy również dzisiaj na moście, który będzie już realizowany. Kwota 6 050 tysięcy pozwoli nam na przebudowę mostu na drodze gminnej przy ulicy Szelest w Rososzu oraz na przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Romaszki.